Wieczór ze Słuchowickiem. Tadeusz Różewicz. Odejście Głodomora. Słuchowisko w adaptacji i reżyserii Jana Warenyci. Od kilku lat krążę dookoła Głodomora. Robię koła coraz to mniejsze. Zacieśniam. Czasem mam wrażenie, że już złapałem. Uwięziłem i unieruchomiłem mojego bohatera. Tymczasem okazuje się, że znów się wymknął. Oddalił. Pierwszy raz zetknąłem się z tym opowiadaniem w roku 1956. Książeczka leży teraz na stole, pod ręką. Podkreślenia pochodzą z różnych lat. Czerwone, czarne, zielone. Głodomór, podkreślenie czerwone. Bleich im schwarzen Trikot. Przez cały czas towarzyszy mi uczucie niedosytu, niepokoju i obawy. Nie obawy przed krytyką, ale obawy przed Francem K. No cóż, tu pomoże moja dobra wola i umiejętności, których nabyłem w czasie 20-letnich zapasów z teatrem i dramatem. I Franz K. to był autentyczny Hungerkünstler. Es waren andere Zeiten. Był szczupły, chudy, swoim wyglądem odstraszał, znaczy próbował odstraszać biedne narzeczone, kandydatki ubiegające się o rękę Głodomora. On sam zachwycał się grubasami, czuł sympatię do grubego Franza Werfla. Nie spał nocami. Co jadał? Ani w dziennikach, ani w listach nie ma na ten temat jasnych informacji. Głodomór. Założyłem, że Głodomór nic nie wie. Znaczy, nie chce wiedzieć o istnieniu innych głodomorów. Żyje tak, jakby był jedynym głodomorem na globie ziemskim. Interesuje go tylko jego głód. Właściwie pozbawiony jest innych zainteresowań. Nawet wielka wojna toczy się na marginesie jego życia. Prawdziwa wojna toczy się w jego organizmie. Tłuste, normalne, zdrowe, młode, mieszczańskie syreny kuszą go swym śpiewem, ale budowa gniazda, czy ogniska domowego, budzi w nim panikę. Para, parzenie się, parka. To go śmieszy, przeraża. Ma w sobie coś z jedynego, wybranego. Wydaje mi się, że wprowadzenie do wnętrza sztuki, użyłem do tego impresaria, innych głodomorów był zabiegiem usprawiedliwionym, choć zdaję sobie sprawę, że zabieg to bolesny dla głodomora. No już sama możliwość istnienia innych głodomorów jest nieznośna i obrażająca. Głodomor nie reaguje na słowa impresaria, który opowiada o istnieniu nowych, bardziej przystosowanych do współczesności głodomorów. I
Trudno sobie wyobrazić nam, zwykłym zjadaczom chleba, jakim wstrząsem dla głodomora jest przyjazd do tej samej miejscowości innego głodomora. Jakim wstrząsem dla autentycznego, wybranego głodomora są afisze, fotografie, wywiady z nowymi, licznymi głodomorami. A czym jest dla głodomora konfrontacja z drugim, równie wybitnym, ale bardziej popularnym, bardziej światowym głodomorem? Oczywiście nasz głodomór, jedyny, wybrany, nigdy w głębi serca nie uzna, że na świecie może znaleźć się równy mu we wszystkim, również w niedostatkach i grzechach, głodomór. Gdyby w to uwierzył, przerwałby natychmiast głodowanie, zerwał kontrakt z impresariem i wyjechał na pustynię. A umierając, miałby świadomość, że tamten, równie wielki, choć to złudzenie publiczności, głodomór jest jednak gorszym głodomorem, ponieważ żyje podziwiany, przerywa głodowanie, w chwilach wolnych od głodowania przyjmuje pokarmy. No być może jest smakoszem. Nie bądźmy zbyt okrutni dla prawdziwego głodomora. Nie bądźmy zbyt okrutni dla licznych, coraz liczniejszych, fałszywych głodomorów. Es waren andere Zeiten. Czemu pan głoduje? Jak pan wpadł na ten pomysł? Jakie były początki? Czy uważa pan siebie głodując za kogoś lepszego od tych, którzy odżywiają się racjonalnie albo wręcz obżerają? Przecież ja głoduję dla nich. Dla ludzi sytych. Moje głodowanie ma sens tylko wśród dobrze odżywionych. Głodowanie wśród umierających z głodu to przecież nonsens, głupstwo. Czasem budzi się we mnie pogarda dla tych tam. No, niech pani popatrzy. To są strażnicy mojego głodu. Są z zawodu rzeźnikami. Piją i jedzą z przerwami na pracę, sen, spółkowanie. Ale tłumie natychmiast te niedobre uczucia. Przecież to właśnie jedzący, konsumujący podtrzymują strukturę naszej współczesnej cywilizacji. Gdyby nie używali, wszystko mogłoby się zawalić. I ja głoduję dla nich. A jakie uczucia żywi pan w stosunku do innych głodomorów? Więc pani sądzi, że są też inni? No dobrze. Na ten temat nie lubię mówić. W każdym razie nie są to uczucia pozytywne, przyjazne. Tak, jest pewne zaciekawienie. W stosunku do głodomorów współczesnych jestem nieufny. Prawdziwy, wielki głodomór to głodomór martwy. Klasyczny. Doszło do tego, że zakłada się kluby głodomorów z normalnym prezesem, sekretarzem i skarbnikiem. Mnożą się również koła młodych głodomorów, a także kandydatów na głodomorów. Czy pańskie uczucia wynikają z naturalnej, zawodowej niechęci, z obawy przed konkurencją? A może pan, znając siebie, czuje nieufność do innych głodomorów? Poruszyłaś kilka spraw. Sprawa zawodowej niechęci. Tak, to jest dość starannie ukrywane przez fałszywych głodomorów. Oni robią to do wszystkiego słodko, kwaśne, miękkie. Sami nieautentyczni, więc łatwo im kochać i cenić podobne istoty, ale nienawiść czują do prawdziwego głodomora. Tak, oczywiście nikt nie może żyć absolutnie sam.
No cóż, nawet z bogami, prorokami, mesjaszami gdzieś. Podobnie, nawet oni nie są pozbawieni tej dziecinnej ambicji. Chcą być jedynymi, niepowtarzalnymi wybrańcami. Z artystami, z głodomorami jest podobnie. Nawet najlichszy i najgłupszy. Proszę sobie wyobrazić, że w mojej klatce jest 10 głodomorów. Albo że... Lepiej sobie tego nie wyobrażę. Tak, ale wróćmy do pana. Klatka jest symbolem niewoli. Lew w klatce, orzeł w klatce. Ja, wybierając klatkę, wybrałem wolność. Wolność niczym już nieograniczoną. Ani tradycją, ani autorytetem, ani konwenansem. Ale i sprawa klatki nie jest prosta. Widzisz, klatka sama w sobie nie ma znaczenia. Pusta klatka może być zamknięta lub otwarta. Pusta klatka nie jest nawet klatką. Dopiero to, co siedzi w klatce, to, co jest w klatce zamknięte, nadaje klatce sens, a nawet godność. A teraz ja w klatce. Wyobraź sobie, że ktoś wrzucił ciebie do klatki. Bez powodu i bez wyroku. Dla ciebie i twoich bliskich to gwałt, okrucieństwo, bezprawie. Jesteś pozbawiona wolności, czyli tego, co jest najświętsze, niezbywalne, zagwarantowane powszechną deklaracją praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja czuję się w klatce dobrze i wykorzystałem w sposób najlepszy moją wolność. W klatce zachowałem wolność wyboru. Wybrałem klatkę i dzięki temu jestem wolny w klatce. Moja wolność jest prawdziwsza od wolności moich strażników, mieszkańców tego miasta, od twojej wolności. Nie chcę jednak analizować zbyt wnikliwie tego zjawiska, żeby nie zamienić się przypadkiem w jakiegoś prywat-docenta. Nikogo zresztą nie namawiam, aby poszedł w moje ślady. Profesja głodomora. Profesja? Pan powiedział profesja? A, jesteś bystra. Ale nie łap mnie za słowo. A za co mogę pana złapać? Pan jest jak wąż. Zostawmy te dowcipy w stylu Różewicza. Złapałaś mnie więc za słowo profesja. Ja się przed tym nie bronię. Nie jestem już amatorem. Jestem zawodowym głodomorem. Picasso jest profesjonalnym malarzem. Jarocki profesjonalnym reżyserem. Mamy także profesjonalnych kardynałów, filozofów, aktorów. To tylko jacyś niewydarzeni poeci wstrząsają się na dźwięk tego słowa. Skończmy z tym. Nawet święci są profesjonalni. Wnioskuję z poprzedniej wypowiedzi, że nie zależy panu na naśladowcach, uczniach, wyznawcach. Kijem bym odganiał, gdyby to było możliwe. Ja zamknięty w klatce nikomu nie obiecuję przemienienia, uwolnienia, wybawienia ani rozwiązania. Siedzę w klatce
I chcę, aby ludzie patrząc na mnie uświadomili sobie swoją niedolę, żeby równocześnie jakoś zabawili się moim kosztem, żeby się rozerwali. Ja nie karmię pseudomistycznych głodów i nie budzę ich w naszej młodzieży. Nie czekajcie! Nie ma tajemnicy! I nie będzie! Pilczowie dnieje. A, figur na figur, jak powiedział święty Igór. Dupek żołędny do dziwki chętny. A ja go cywina, a za kurywego syna. No, oj, aś, as, pras. As bierze raz. Rola strażników była właściwie pozorna i stworzona dla publiczności. Wtajemniczeni wiedzieli, że głodomór podczas głodówki pod żadnym pozorem, nawet pod przymusem, nie przyjmuje pokarmów. Die Ehre seiner Kunst verbot dies. Czasami zdarzali się strażnicy, którzy pełnili dyżur w sposób celowo niedbały. Siadali gdzieś w odległym kącie i grali zapamiętale w karty. Jakby chcieli ułatwić głodomorowi niewielką przekąskę. A takie postępowanie wyjątkowo przygnębiało głodomora, czyniło głodowanie niezwykle ciężkim. Pokonywał wtedy osłabienie i śpiewał całymi dniami i nocami, aby pokazać tym ludziom, że ich podejrzenia i postępowanie były niesprawiedliwe, krzywdzące. Ale to nie pomagało. Gruboskórni dziwili się tylko, że spryciarz potrafi jeść i śpiewać jednocześnie. Wszystko budzi podejrzenia, ponieważ sam głodomór jest podejrzany. 40 dni to była granica. Impresario nie pozwalał na przekraczanie tej granicy, ponieważ zainteresowanie publiczności malało zamiast wzrastać. Głodomór dawał do zrozumienia, nawet prosił impresaria o przedłużenie głodówki, ale ten kategorycznie odmawiał. Czemu więc 40 dni, nie 33 lub 44? Może impresario przeczytał kiedyś: tedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od ducha, aby był kuszony od diabła. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, potem łaknął. Figur. Figur. Jak powiedział święty Igór. I dupek. Teraz trzeba wpadł do kuchni. Ach, i porwał mnie za świat. Ach, co był głupi, zarąbał go na śmierć. A drugi kucharz mądry
co w sercu litośmiałych. Sam nie śpi i drugim nie daje. Rany boskie, przecież go mogłeś ubić. Wyodskocz, pępek, bo opluję. Zmusiłeś się na ochotnika, przecież nikt ci nie kazał. Bo go chciałem przyłapać. Chciałem na gorącym uczynku. No i kaje. A co on mi będzie oczy mylił? Ale to wpierdala pewnie, aż mi się uszy trzęsą. No, krew mnie zalewa. Cię lepszy gość. Coś z byka spadł. Przecież go na zmianę pilnujemy. A bez całą noc śpiewa. Weź na rozum. Przecież jak śpiewa, to nie żyje. Coś ty. Taki sukin kot, bracie, to żre i śpiewa. Uaj, cwajnost. Śpiew to nie pierdzenie. Jezu. No to bardzo. No to bardzo, no. Chodź, dobra. Witaj, siostro mucho, ty maleńka istoto, siadając na nosie, zbudziłaś mnie do życia. Brzęczysz, błagasz mnie o wolność. Zbądź obaw, leć w swoją stronę. Tam sióstr twych chór już wita świt. Jutrzenka z gór stąpa w orszaku morowych cór. Leć, mucho, leć i życie nieć w padlinie Boga. Zdechła mucha. Cóżem ci uczynił, siostrzyczko moja, mucho? Czyż my, ludzie, nie jesteśmy li tylko muchami w rękach bogów, generałów? To oni wyrywają nam nóżki i skrzydełka, zamykają nas we flaszeczkach naszych ułomnych ciał i karmią mistycznymi okruszkami. Ja, biedna ludzka mucha bez skrzydełek, kto usłyszy moje brzęczenie w tej naszej buteleczce zwanej wszechświatem kulą ziemską? Leżysz na mej dłoni, martwa, czarna, bez życia, bez duszy. Jam ci życie wziął, lecz któż ci je dał? Sumienia mąk łamie mnie drąg. Jam nie much, brat, lecz kat. Tak, kat. My, grzeszni, wielbimy tylko pszczeli rój. Chwalimy skrzętny boski pszczeli trud, bo pszczoły dają nam miód. O, siostry muchy, czyż to wasza wina, że wasz wstrętny pasożytów ród nie zbiera i nie daje nam miodu? Przebaczcie nam, muchy, i wy, duchy pomordowanych much, urządzę ci pogrzeb. Moja biedna muszko, pochowam cię
wyjść wle w słomy, w szparce, między deskami podłogi. Zaczęło pięknie grać, biorę papiery do ręki i idę na łąkę srebrne słoneczko. O, dzień dobry, witam mistrza. A cóż to za lament nad zdechłą muchą? Jeszcze nigdy z ust mistrza nie popłynął tak obfity strumień wymowy. Ludzka padlina mistrza nie wzrusza. Mucho, siostro moja, muszko, jam zabił żywe ste wożdżenie. Życie ci odebrałem, tere, fere, kuku, strzela baba z łuku. Gapisz się na mnie jak wu namalowane wrota. No, cóż to? Mistrz człowieka nie widział? Czuj duch! Kto tu? Dziękuję w imieniu służby. Srają muchy, będzie wiosna. Pobudka! O, budka, stać! Co, gdzie? 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 Trzymaj go! Łapaj! No. Głodomór ci porwał kiełbasę! No. Pilnuj go, ja przyniosę śniadanie. O, przyniosłem tu mistrzowi poranną gazetę. Jeszcze pachnie farbą drukarską. No to poczytajcie sobie, panowie. A ty też posłuchaj, bo to o muchach artykuł fachowy, a nie jakieś piubzidziu. To jest to o muchach. Dyrektor mówił, żeby przeczytać panu Głodomorowi, bo on sam nie chce czytać. Pogardza prasą. A o czym to jest? No o muchach. O muchach. A co, on zjadł muchę? Czy ją zjadł? Tego nie wiem, ale zabił muchę i płacze nad niebosko. Coś ty, z byka spadł. Muchę zabił i płacze. To nie on pierwszy. Jeden starożytny święty i jakiś doktor tu zabił pluskwę. To nad sobą i nad pluskwą dwa lata płakał. Modlił się no i stwórcę przepraszał. Pluskę zabił święty doktor? No, może docen? To pluskę, albo pchłę, nie. Nie pamiętam. Pchłę to zabił rabin, ale nie płakał. Wiadomo, oko za oko, ząb za ząb. To ja, bracie, zabiłem w swojej karierze 100 wołów. 100 krów, 1000 cieląt, ze 2000 świń. To co on tu nad muchą płacze? A przecie pod jednym świńskim ogonem 100 much tańcuje. To niby my mordujemy, a różni święci płaczą i wtrążolają ile wleje. Nad muchą płacze, bo nie widział śmierdziel. Jakie smutne są krowy albo świnie. Chyba świnie są najwrażliwsze. Wiedzą, że idą na śmierć. Bracie, smutne są. Jak Boga kocham, widziałem, jak płakały. Tracą na wadze. Mieliśmy takie straty w mięsie, że zajęła się tym akademia. Dawali świniom zastrzyki na uspokojenie. Coś ty! A nie czytasz prasy? Zastrzyki pomogły. Świnie uspokoiły się i już zrównoważone szły na ubój. A nawet przybierały na wadze. Tyle, że były takie jakieś obojętne, apatyczne.
ale choć zysk był w mięsie, trzeba było przerwać, bo stwierdzono, że w naszym kantonie ludzie idiocieją i cierpią na dziwne zaburzenia umysłowe. Specjaliści z akademii stwierdzili, że te zaburzenia występują u tych, co odżywiali się systematycznie mięsem tych świń, co je znieczulano zastrzykami. Wszystko, bracie, fakty naukowe. Dziwy się takie na ziemi dzieją. O jakich największej świni się nie śniło. Bowiem w starożytnej Grecji muchy stanowiły prawdziwą klęskę letniej pory. I właśnie do... Roczna ofiara z woła miała ubłagać je o litość nad udręczoną ludzkością. A jeszcze długo przed Grekami starożytni Syryjczycy również składali na ołtarzach krwawe ofiary muszę domowy, z czego wynika, że muchy są zaiste odwieczną plagą ludzkości. Zwykłej, dobrej, serdelowej. Albo serdelki z tłuszczykiem pod skórką. Ale nie musztardę, tylko chrzan. Może ozór wołowy. Taki barszcz z czosnkiem, nie lubisz? Taki litewski barszcz. Kawałek boczku. Może być kiełbasa. Dobry kawałek uda z młodej kaczki. Siadłe do tego buraczki. Mleko. Sosem siadłe mleczko. Potem jajaczki polane słoninko. Z tego. Groszek. Odstrzał z tego dobry. Kolonka z takim groszkiem. Te też jest dobra. Z boczkiem. Słoninko. Z tłuszczykiem i zimna wódka mogłaby być czysta. Węgorz też jest dobry. A wódka? No, może być w karafce. Ale w karafce. Nie doprawiona. Tata z drobno posiekaną cebulką, żółtkiem. Musztardówka. Mogłaby być do tego odpowiednia przyprawa. Troszkę octu, widelec, bułeczki, kaszanki. Co jak ale co? Zróbko i musztarda. Zjadłbym sobie z raziki po węgiersku. Mówią, że kupili kilkadziesiąt ton mięsa mrożonego. Dzisiaj gulasz. Żebyś widział, jakie tłuściutkie, żółciutkie było. Z taką przypieczoną skórką. Największym marzeniem każdej matki jest zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Ile i jakich produktów spożywczych w ciągu jednego dnia powinno otrzymywać każde dziecko w wieku od 1 do 3 lat? Wiele młodych mam popełnia błędy z powodu źle pojętej troskliwości.
przekarmiają swe pociechy słodyczami i innymi lubianymi przez nie potrawami. Najczęściej kosztem najcenniejszych w żywieniu produktów mleka, sera, owoców i warzyw. I prowadzi to do nadmiernej otyłości. Maleństwo powinno przyjmować w ciągu jednego dnia następujące produkty spożywcze. Tak. Pieczywo mieszane, 120 gram. Mąka i makarony, 20 gram. Kasze, 30 gram. Mleko, 550 gram. Twaróg, 30 gram. Ser podpuszkowy, 3 gramy. Drastyczne kroki Indii w walce z eksplozją demograficzną. Rząd Bengalu Zachodniego, prowincji zamieszkałej przez 50 milionów mieszkańców, zamierza wprowadzić zasadę, iż małżeństwa mające troje lub więcej dzieci muszą pod karą grzywny lub aresztu poddawać się sterylizacji. Mięso 45 gram, wędliny 10 gram, masło 15 gram, śmietana 15 gram, inne tłuszcze 5 gram. Władze 5-milionowej stolicy Indii Delhi już w lutym bieżącego roku ogłosiły, że pracownicy państwowi lub osoby prywatne mające dwoje bądź więcej dzieci nie będą korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej, nie otrzymują nowej posady, pożyczki bankowej, mieszkania kwaterunkowego ani innych udogodnień, jeśli nie poddadzą się sterylizacji. Przy małych dzieciach i kobietach, jak można? Cukier 35 gram. Aha. Dżemy i marmolady 10 gram. Warzywa karotenowe 130 gram. Inne warzywa 130 gram. I jednak ludność Indii, która liczy obecnie około 605 milionów, zwiększa się z każdym miesiącem o milion i przed końcem stulecia osiągnie miliard. W Bengalu Zachodnim, którego rząd zamierza wprowadzić środki najbardziej drastyczne, gęstość zaludnienia wynosi około 570 osób na kilometr kwadratowy, czyli 5 razy więcej niż w Polsce. Że też taki żyje tak długo? Powinni aresztować pełno teraz takich zboczeńców nienormalnych. Gdzie ta nasza milicja? Niech pani nie zwraca uwagi, obrzydliwy staruch. To chyba nie Polak, tylko jakiś Niemiec albo Czech. Jaki on Czech? Niech pani na ten pysk spojrzy. Jak to patrz? Istny Turek. Pewnie świadek Jehowy albo Żyd, nie katolik. Trzeba być bydlęciem, żeby przy kobietach i dzieciach takie rzeczy wygadywać. Jaka kasa? 20 koron. Ej, coraz słabiej. Nie starczy nawet na żarcie. No chyba nie masz o to żalu do Ernesta, on naprawdę nie. Ale też nic nie robi. Siedzi w kącie, głoduje i czeka na oklaski. Myśli, że nic się nie zmieniło. Es waren andere Zeiten. Pasywne głodowanie dobre było przed wojną. Teraz trzeba głodować aktywnie, a nawet agresywnie. Zresztą ja sam zaczynam wątpić w sens tej całej imprezy. Ja mówiąc, między nami mam dość jego zarozumiałości. I wielkie cudo, nie je. Zadziera nosa. Ależ on nie mówi, jest pokorny, nie narzeka. No właśnie. Nie narzeka, nie mówi, ale to z pychy. Nie z pokory. Już ja się znam na panach artystach. Sztuk mistrzach jezuitek. Wielki artysta. Hunger Künstler! Jak tak dalej pójdzie, to i my przestaniemy jadać. Koszta utrzymania, podatki, reklama, dewaluacja korony. Samo utrzymanie klatki w porządku kosztuje. Klatkę ja oporządzam i zdaje mi się, że nie płacisz mi za to specjalnej pensji. Nie. A strażnicy nie biorą ani grosza.
Ernest kosztuje nas tyle, co ten wróbelek. W ciągu 40 dni wypija kilka szklanek wody. I robi to zresztą z umiarem. Właściwie nie pije, tylko sobie zwilża wargi i język. To nie człowiek. Robak. Człowiek. Ech, podoba ci się, no? Wolisz go ode mnie. Trzeba było poczekać, aż cię poprosi o rękę. Nie jestem ślepy, zaniedbujesz mnie, dom. Zamiast ugotować coś smacznego, pożywnego, chodzisz dookoła klatki i podziwiasz, wpatrujesz się w tego swojego głodomora jak sroka w kość. Trzeba mi było po śmierci Artura postarać się o drugą małpę. Diabli mnie skusili, że wziąłem sobie na głowę tego darmozjada. Ale niech cię ręka boska broni, jak mi przyprawić rogi, to mu toporem na tym pniu odrąbię głowę albo jaja. Czego na mnie wyczeszczasz te gały, krowie oka? Zrób wreszcie coś jadalnego na kolację. Nie musisz go doglądać jak niemowlaka. Nie trzeba go przewijać. Nie robi pod siebie, bo nie ma czym. Ty robisz łajnę za dwóch. A może zamkniesz się z nim w klatce i zaczniesz głodować? Może. Tere-fere, kuku strzela baba słuchu. Chybaj. Idę do burmistrza, trzeba go zaprosić na uroczystość. Głupia jesteś. Masz 40, zachowujesz się jak nastolatka. Tylko patrzysz, jak zaczniesz wiersze pisać. Rzeźnicy mówili, że było świniowicie. Jutro będzie trwała kiszka, salceson. Nie zapomnij, odwdzięczę ci się w łóżeczku. Raz Brysio wpadł do kuchni i porwał mięsa ćwierć. A kucharz, co był głupi, zarąbał go na śmierć. A drugi kucharz mądry, co litość w sercu miał, wystawił mu nagrobek i taki napis dał! A nie, święty kobietka, palce lizać, wzdycham, sycham, a pan co, a? Nie wstyd panu, muchy pan liczy, łapie, płacze, słomę zjada. Rarytas, gdyby tak na mnie trafiła, biedno kobieciątko, kręci się, wierci, podstawia się, wystawia. Kuśki mistrz, nie masz? Ja uderzę w kimono, a wy gotów przypilnujcie. A co tu pilnować? Pan ma swój honor. Nie tak jak ty. Kałdun napchać, babę wyrypać. Głodomór, bierz pan przykład z kolegi. Prześpij się. Ja nie potrzebuję snu. Panu to żyć nie umierać. Nie je, nie pije. Mucha nie siada. No to... Mówię do ciebie, nocy. Jestem wolny w tej klatce. Mówię do gwiazd, do ciszy. Trzy kroki naprzód, trzy kroki w tył. Starczy mi przestrzeni na wyciągnięcie ramion. Wolny jestem jak powietrze. Siedzę tu dobrowolnie. Tylko z opowiadań strażników wiem, w jakim znajduję się mieście. Ale to mnie nie interesuje. W Radomsku, Paryżu, Piotrkowie, Rzymie, Wenecji, Wrocławiu, w Bombaju i Berlinie interesuje mnie tylko mój głód.
Ale i on mnie nie interesuje. Po 40 dniach, kiedy impresario przerywa moją głodówkę, kiedy otwierają klatkę, kiedy dwie wybrane dziewice wiodą mnie do stoliczka zastawionego wyszukanymi potrawami, ogarnia mnie wściekłość i gniew. Mogę głodować dodatkowe 40 dni, ale impresario urządza uroczystość otwarcia, kiedy już jest po tych wszystkich obrzydliwych ceremoniach, mogę wyjść z klatki. Mój wizytowy garnitur, jeszcze całkiem przyzwoity, czeka na mnie. Mogę iść do fryzjera, zamówić masażystkę. Odświeżony mogę się udać na zwiedzanie zabytków lub domów mody, teatrów, redakcji. Dawniej robiłem to regularnie, po każdej głodówce. A teraz nie korzystam z tych możliwości. Nie odczuwam żadnej potrzeby, aby iść do kawiarni lub restauracji. Na sercu mam swoje honorarium. Mogę je wydać w ciągu godziny. Ale nie mam żadnych potrzeb. Jedynie głodowanie jest dla mnie zajmujące. Ale i to muszę przerywać w najciekawszym momencie. Pamiętam moją rozmowę z pewnym docentem. Byłem wtedy młody i zdawało mi się, że głodowanie jest moją zasługą, że jest czymś niezwykłym, godnym podziwu, że daje mi prawo do pewnych przywilejów. Dawano mi nawet jakieś nagrody, dyplomy. Zapisałem się wtedy do klubu głodomorów. Chodziłem do stołówki dla głodomorów na smaczne i tanie obiady. Brałem udział w kilku koncertach i festiwalach głodomorów. Potem wyjechałem na prowincję. Zaszyłem się na 20 lat w jamie. Zacząłem pojmować, czym się różni prawdziwe głodowanie od głodowania pozornego. Zrywałem więzy. Śpię. Śpię. Mój mąż, wypełniony piwem i golonkami, śpi i obejmuje powietrze albo poduszkę, myśląc, że to moje ciało. Strażnicy wypełnieni krwawymi kiszkami i Radebergerem śpią, zamiast czuwać nad głodem głodomora. I głodomór z pustymi kiszkami śpi. Śpi park, śpi miasto, w kasach śpi złoto, pieniądze. Nikt ich nie liczy, nie przelicza, nie dotyka. Śpi orkiestra. Chodzi do mnie. Chcę do ciebie, mówi noc głęboka. Wiem, że nie śpisz. Daj mi znak. Przybiegnę do ciebie, moje ciało łaknie i pragnie ciebie. Daj znak. Czemu mnie odpychasz? Czemu odpychasz? Widzisz mnie całą. Odsłoniłam się przed tobą. Wiem, że nie ma w twoim życiu kobiety. Chcę z tobą spać. Z twoim głodem, z ogniem, który trawi twoje ciało, nakarmię cię moim językiem, śliną. Tak jak to robią dzieci z pisklęciem, które wypadło z gniazda. Nic od ciebie nie chcę, chcę tylko ciebie. W
ciągu tych długich lat tylko raz spojrzałeś na mnie jak na kobietę. Tylko kilka razy dotknęłam twojej rączki, kruchych kosteczek powleczonych skórą. Skąd w tobie ta siła? Miasto śpi, a ty czuwasz. Strażnicy śpią, a ty czuwasz. Przecież wiem, że nie śpisz. Mam klucz. Daj znak. Czy mnie wpuścisz? Chcę wejść do ciebie. Mam klucz. Czy wejdziesz we mnie? Wiem, że nie śpisz. Nie chcesz mnie. Pogardzasz moim ciałem. Brzydzisz się moim ciałem. Uważasz je za naczynie pełne nieczystości. Pogardzasz mną. Twoja ręka jest lekka, jak skrzydło. Moje piersi, uda tęsknią do twoich rąk. Moje usta do twoich ust. Odpychasz mnie, wydalasz, wiem. Widzisz oczami wyobraźni, jak spółkujemy ze sobą. Dwa biedne zwierzęta, których wnętrzności wypełnione są mięsem innych zwierząt. Oczami wyobraźni widzisz go w moich ustach. Przysięgam. Przysięgam ci, że od tygodnia mnie nie posiadł ani nie dotknął. Chciałam do ciebie przyjść oczyszczona na ciele i w myślach. Jestem czysta wewnątrz i szukałam wszelkich wybiegów, aby mnie nie dosiadł. Oszukiwałam. Mówiłam, że jestem chora. Nawet już byłam pod nim. Jak wiesz, mamy tylko jedno łóżko. Ja byłam z nim. Byłam sama. Jesteś lekki jak wiatr. Jesteś bezradny jak niemowlę, jak dziecko, którego nigdy nie urodzę. Czy jesteś martwy? Ale twoje serce bije. Bije w tej biednej klatce zamknięte przez ciebie. Jesteś okrutny dla swego serca. Twoje serce bije mocniej, szybciej pod moją dłonią. Ono bije dla mnie. Mówi do mnie ten biedny niemowa, ten mięsień, serce mówi do mnie, że jesteś żywy, że pragniesz mojego ciała, że pragniesz kobiety. Weź mnie. Nie czułam nigdy swojego ciała stwarzanego od stóp do głowy, od ust do warg, miłą dłonią kochanka. Byłam i materacem, i naczyniem pełnym nieczystości. Byłam maszyną do produkowania rozkoszy, przyrządem do ćwiczeń erotycznych. A przecież jestem naczyniem stworzonym do przyjęcia miłości. Ćwiczeń!
jutro otwarcie klatki i zabawa. Okropnie się cieszę, że wystąpimy, tylko czy on do jutra wytrzyma? Mama uszyła mi nową sukienkę. Atłasowo, żółto, do ziemi. Wszystkie dziewczynki pozielenieją z zazdrości. 40 dni? Wiesz? On musi w nocy podjadać. W nocy pilnują go na zmianę strażniki. Sprawdzają pieczęcie. Pewnie oszukują. Cicho. Może usłyszeć. Wiesz, wczoraj stałam z godzinę przed klatką. Nie poruszył się, nie spojrzał na mnie. Pomyślałam, że umarł i uciekła. Już 39 dni nie przyjmuje pokarmów. O, on pali papierosa. Nie wiem, czy mu wolno. Może trzeba na niego naskarżyć. Patrzy na nas. Jaki smutny. Smutny. Spróbuj nie jeść przez 39 dni. Przez 3 dni, przez 1 dzień. Jak byłam jeszcze dzieckiem, chciałam zostać święto. I pościłam przez cały Wielki Piątek. Wypiłam tylko szklankę herbaty i zjadłam jednego sucharka. A już w obiad to byłam taka smutna, że nawet starsi spoglądali na mnie z szacunkiem. A babunie mówiła o mnie w kuchni: nasza mała święta. Byłam taka wściekła, żebym ją kopła. Tak mi się jeść chciało. On pewnie tak samo. A mój tata też jest wierzący i praktykujący. Jak pości w piątek, to je tylko śledzika, rybkę, jajecznicę na maśle, jakieś grzybki, ogóreczki, faszerowane jajka. Cały dzień kręci się po kuchni i marudzi. A raz to go podejrzała, że zjadł kawał kiełbasy podwawelskiej. Nawet nie słyszałam w życiu, że taka kiełbasa istnieje. Owszem, bywa krakowska, ale nie jest taka smaczna jak przed wojną, za którą mój tata ma medal, bo walczył. Mój ma 2 medale. O, biedny głodomorek. Okropnie wygląda, byle tylko nie kipnął do jutra. Tata mówił, że on lepiej zarabia od dyrektora tradycyjnego komercjalnego teatru. Gapowaty jakiś. A ja ci mówię, że podjada. Mam orzeszki dla wiewiórek. Orzeszki są bardzo pożywne. Tylko żeby strażnicy nie zobaczyli. Masz, ty wrzuć. Proszę pana, czy pan wie, że jutro wyprowadzimy pana? Ceremonialnie, z klatki. Proszę zjeść. Strażnicy są zajęci. Orzeszki są bardzo pożywne. Niech pan nie płacze. Na jutro szykuję dla pana wyśmienite coś niecoś. Najlepszy kucharz przygotuje dla pana lekki posiłek. Jak dla najdroższego chorego, który wraca do zdrowia. Cóż to za wieńce wijecie? Dzieci, dla kogo? A niech pan zgadnie. Może dla świętej krowy? A może na powitanie biskupa? Już raczej dla osła. Ty. Śmiejesz się ze mnie. To bardzo ładnie, że śmiejesz się i nie ukrywasz tego. Więc uważasz mnie za osła. A możesz powiedzieć, dlaczego? Pewnie, że mogę, bo pan siedzi w klatce i nic nie robi. A mój tata powiedział przy obiedzie, że pan jest darmozjadem. Zbliżcie się do mnie. Opowiem wam o tym, kim jestem. Rzeczywiście nic nie mam do ofiarowania ludziom, prócz mojego głodu. Twój tata ma słuszność. Jestem darmozjadem. Ale ja jestem takim darmozjadem, który głoduje, nie uszczupla waszych porcji. Która z was pokazała mi język? To ona. I miałaś rację, że mi pokazałaś język.
Hej tam! Dziewczynki! Nie zbliżać się do kraty, no to słuchaj, no! Czy ty przypadkiem nie wrzuciłaś mu czegoś do jedzenia, co? Karmienie głodomora jest surowo, wzbronione! Przecież nie będzie jadł kwiatków ani gołązek. No i zmiatajcie! Ale to już, no, do roboty, no! A pan, to niech z dzieciakami... nie kombinuję, no bo to nieładnie. No, szykuj się, bracie, jutro koniec. A, koniec zabawy. Tak, tylko proszę cię, nie rób kawałów, nie grymasz, nie opieraj się. Wiem, że możesz głodować następne 40 dni. Ja wiem i ty wiesz, ale dla ludzi 40 dni oczekiwania to granica wytrzymałości. Muszę ci jeszcze raz zwrócić uwagę, że to jest za dużo, za długo. Ludzie stali się niecierpliwi. Es war eine andere Zeit. Kochany Ernest, myślę, czy nie skrócić czasu głodowania do 33 lub 30 dni. Nie denerwuj się. To nie moja wina. Czasy się zmieniają. Patrzysz na mnie z taką złością i pogardą, jakbym chciał ci zabrać jakiś skarb. Zrozum, człowieku, moją sytuację. 40 dni nikt nie będzie śledził i sprawdzał, czy jakiś facet głoduje czy oszukuje. Choć w tej klatce musiałby siedzieć jakiś Hitler. A przy tym pojawiło się w samej tylko Europie kilkunastu głodomorów, którzy głodują efektowniej i szybciej od ciebie. Są przy tym wyrobieni towarzysko, znają języki obco, bywają na festiwalach i bankietach, są pozbawieni twojej pychy. Wszystkich kochają, wszystkich rozumieją. Po okresie głodowania bywają w pierwszorzędnych restauracjach, a nawet w ambasadach. Wiem, co chcesz powiedzieć. Owszem, w czasie głodówki przyjmują niewielkie ilości koncentratów sporządzonych na wzór tych, których karmią się kosmonauci. Tofa! Ludzie wiedzą o tym, ale patrzą przez palce. Udają, że wszystko jest w najlepszym porządku. Nawet wolą głodomorów fałszywych, bo są bardziej ludzcy, zrozumiali. Bliscy. 40 dni. To już ostatni raz, mój Erneście. Ludzie nie mają czasu myśleć przez 40 dni o twoim głodowaniu. Rodzą się w nich uczucia nieufności, wrogości. Uważają, że nimi pogardzasz. Proszę cię, nie rób mi jutro wstydu. Zachowuj się jak normalny człowiek. Uśmiechnij się. Powiedz kilka słów. O, powiedz jakiś dowcip, zrób przyjazny gest. Żyjesz w oderwaniu, w odosobnieniu. Wydaje ci się, że najważniejszą sprawą jest twoje głodowanie. Skończy się na tym, że staniesz się śmieszną figurą. Tak, śmieszną, nudną, pretensjonalną figurą. No, rozejrzyj się wreszcie dookoła siebie. Liczba ludności świata osiągnęła do końca 1974 roku 3 miliardy 890 milionów, co oznacza wzrost o 72 miliony ludzi w ciągu roku. Jeśli przyrost ludności utrzymałby się na tym samym poziomie, to liczba ludzi na Ziemi podwoi się w ciągu 36 lat. Staram się zrozumieć ciebie i sens twojego głodowania. Mam dobrą wolę. Ostatecznie można powiedzieć, że pracujesz na mnie i na moją żonę. Ale sprawa nie jest taka prosta. My pracujemy nad oprawą dla twojej osoby, dla twojego głodowania. Bez tej oprawy, bez tych prozaicznych akcesoriów, którymi pogardzasz, nie zaistniałbyś. Ludzie nie tylko głodują, umierają z głodu, ale umierają bez reklamy. No i nie z własnej woli. Tylko oni są prawdziwymi głodomorami. A ty, Erneście, jesteś głodomorem profesjonalnym. Kawalerem orderów. Laureatem obdarzonym tytułami uniwersytetów. Właściwie jesteś jednym
z fałszywych głodomorów. I twoja izolacja jest ukrytą arogancją. Na kilka lat przed spotkaniem z tobą byłem impresariem małpy. No nie, 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 nie uśmiechaj się. Wyraziłem się nieściśle. Otóż chodziło o szympansa, który dzięki silnej woli doszedł do takiej doskonałości, że nie tylko występował w varieté, ale zaczął mówić ludzkim głosem. Wreszcie u szczytu swojej kariery wygłosił słynny odczyt dla członków akademii. Mój drogi, nigdy nie zapomnę jego pierwszych słów. Nie zapomnę, kiedy stanął przed katedrą, na której obok mikrofonu świeciła karafka z wodą i szklanka i powiedział swoim niskim, ciepłym, a trochę chrapliwym głosem: Hohe Herren von der Akademie! Jakie dziś wpływy? 3 korony. Teraz słowem uczniach, 2 inwalidów i żołnierz. Na słomę dla głodomora nie zarobimy. Może wyjmiesz wykałaczkę, jak do mnie mówisz. To jest moje pożywienie od kilku dni. Trzeba poprosić naszego dobrodzieja, aby zamienił się ze mną rolami. On obejmie posadę moją, a ja wlezę do klatki. Będziecie mi nie pokazywać. Fenomen. Mężczyzna. Prawdziwy byk. Odżywia się wykałaczkami. Czego rżysz? Zastanawiam się, czy nie sprowokować awantury. Bo jak się nie zainteresują, to jutro nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie. Widzisz tych na ławce? Piją piwo i zamierzają pić dalej, dam im koronę i zrobią taką drakę, że pół miasta się zleci. Hej, tam! Basałyki! Chcecie zarobić? Robić? Robota głupi. Nie, 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 nie robić, tylko zarobić. Jeśli tak, to w porządku, łaskawco. O co chodzi? Dlaczego tu stoimy? Widzisz tego pana, co siedzi na sienniku? Widzę. A widzisz, co jest wypisane na tej tabliczce? Widzę. Tu jest napisana cyfra 39. To znaczy, że ten pan nie je już 39 dni. Zapamiętaj to sobie. Nikt na niego nie krzyczy? Nie, bo pan jest człowiekiem, który głoduje dla sławy. Płacą mu za to. To on dostaje pieniądze za to, że nie chce jeść, a na mnie krzyczycie: jedz, jedz, jedz! Cicho bądź! Słuchaj. Ja nie wiem, czy to jest słuszne postępowanie, aby dzieciom pokazywać człowieka, który odmawia przyjmowania posiłku. O, poruszył się. No, i co z tego? To normalne, że żywy człowiek porusza się. Zawsze wynajdziesz coś niestosownego. Dziecko od małego musi być kształtowane tak, aby mogło przebywać w świecie realnym. Jeśli ktoś lubi głodować, to jego prywatna sprawa. W czasach, kiedy całe plemiona wymierają z głodu, kiedy ja muszę wystawać, żeby dla was kupić parę dekoszyneczki czy też polędwicy, popisywanie się głodowaniem jest czymś nieprzyzwoitym. Czy ten głodomór robi głupki tak jak my? Nie zadawaj głupich pytań! Zbieramy pierwsze owoce twoich metod wychowawczych. Ach, czy ty nie rozumiesz, że on głoduje dobrowolnie? Za pieniądze, które zarobi, może jeść w Bristolu, w Monopolu, w Jeżynka. I pewnie je. Wiesz, słyszałam o nim dziwne rzeczy.
Mówią, że jest podstawiony dla celów propagandowych przez... No, wiesz już, no. Nie będę mówić przy dziecku. Cicho. Panie, ja stałem przed panem chwilę. Oddaliłem te... O, ta pani jest świadkiem. Stałem tu od rana przed otwarciem kasy. Co mi tam pan panią głowę zawraca? Jak pan stał w kolejce, to nie trzeba było wychodzić. Ja psiwe włosy. Koszulę w zębach nosił, cham. Ja tej pani nie widziałem. Wielki czynek. Mały było wojny i okupacji. Boże, boże ludzie, a co tam dają? Gdzie? O, coś pokazują. Nie wiem. Zdaje się maść na odciski dla psów. Ja w te maści nie wierzę. Zmarowałem przez rok głowę pani. Ja panu jak dziecku tłumaczę, że to moje miejsce. A pan będzie swoje. Ale proszę, 3 bilety w pierwszym rzędzie. Panino, pokazują głodomora. Co on robi? A nic nie robi. Jak to nic nie robi? To po co pokazują? O Boże, co za prymitywni ludzie! 30 lat po wojnie! Milicja! Gdzie milicja? Lekarza! Księdza! Księdza posłać po księdza, to trzeba księdza! Patrz pan tam na świerku! Krzyż! Krzyż na świerku! Módlmy się! Gdzie? Coś! Gdzie? Ślepy! No krzyż z gałęzi na samym czubku! Panie burmistrzu, panie i panowie, drogie dzieci, przyjaciele, oto wybije za chwilę godzina uroczysta. Nasz wielki głodomór, jedyny i ostatni już autentyczny głodomór, kończy trwającą 40 dni głodówkę i za chwilę zasiądzie do posiłku. Posiłek ten jest zestawiony przez wybitnych lekarzy i umożliwi organizmowi głodomora powrót do nas, do naszego szarego, a przecież cudownego życia. Być może w naszej epoce, w epoce piekiel, obozów zagłady, terroru, zamachów bombowych, w epoce kosmicznej, to dobrowolne głodowanie nie jest już czymś tak atrakcyjnym, jak za czasów naszych rodziców i dziadków. Jest nas 4 miliardy. Na zbrojenia wydajemy 300 miliardów rocznie. Z głodu wymierają całe plemiona, a całe kontynenty głodują i są niedożywione. Tym bardziej godzien podziwu jest człowiek, który w sposób niepozorny i nieatrakcyjny pragnie opromienić swym cudownym darem nasz szary powszedni dzień. Za chwilę zerwiemy z zamków pieczęcie i w uroczystym pochodzie wyprowadzimy człowieka, który wzniósł się ponad swoją epokę i którego czyny może nie są tak spektakularne jak astronautów, to przecież dają nam wyobrażenie, do czego zdolny jest ciągle człowiek! Panie burmistrzu!
Dziewczynki. Raz Brysio wpadł do kuchni i porwał mięsa ćwierć, a kucharz, co był głupi, zarąbał go na śmierć. A drugi kucharz mądry, co litość w sercu miał, wystawił mu nagrobek i taki napis dał. Czarino! Pozwólcie, dzisiaj, w tej godzinie, w obliczu ludzi, którzy jedzą, przyznaję, że moje głodowanie jest szczytem zarozumialstwa i arogancji. Proszę wszystkich o wybaczenie. Pozwólcie mi odejść. Nie będę wam przeszkadzał w spokojnym, zasłużonym trawieniu jedzenia, muzyki, piosenek. Dziękuję wam za cierpliwość i uprzejmość, na którą nie zasłużyłem. Odchodzę coraz dalej od Hungerkünstlera, ale ciągle czuję krępujące mnie więzy. Tylko kilka nici łączy mnie z opowiadaniem. Mój głodomór jest bardzo odległy od tamtego niemego głodomora w czarnym trykocie. Mój głodomór mówi dużo wierszem i prozą. U Kawki tylko w ostatniej części opowiadania pada kilka zdań. Jest to krótki dialog między głodomorem i dozorcą, który wygrzebał głodomora z gnijącej słomy. O istnieniu głodomora nikt już nie pamiętał. Ciągle jeszcze głodujesz? Kiedy wreszcie skończysz z tym? Wybaczcie mi. Oczywiście, wybaczamy ci. Ja chcę, żebyście ciągle podziwiali mój głód. Ależ my podziwiamy. Ale wy nie powinniście tego podziwiać. Cóż, więc nie podziwiamy. Ale dlaczego nie powinniśmy podziwiać? Ponieważ ja muszę głodować. Ja inaczej nie mogę. Patrzcie, a czemu ty nie możesz inaczej? Ponieważ nie mogę znaleźć potrawy, która mi smakuje. Możesz mi wierzyć, że gdybym ją znalazł, nie robiłbym ze siebie widowiska, ale najadł się do syta, tak jak ty i wszyscy inni. To były ostatnie słowa głodomora. Trudność polegała,
i polega na tym, że musiałem w usta postaci występujących w opowiadaniu, a także powołanych do życia przeze mnie, włożyć słowa, których Kafka nie napisał. I to była przeszkoda, przed którą zatrzymywałem się przez wiele lat. Oczywiście są panie, panienki, literaci, tym podobni, którzy biorą taką przeszkodę łatwo i z wdziękiem, często wątpliwym, skreślają lub dopisują dialogi Dostojewskiemu, Konradowi, Kafce i tak dalej. Są inni beztroscy, którzy wkładają swoje słowa, myśli i styl w usta stworzonego przez siebie Jezusa, Cezara, Napoleona, Mickiewicza. Mamy wielu takich odważnych. Dla mnie jednak Jezus, mówiący językiem jakiegoś literata z Warszawy, Poznania lub Zakopanego, jest grzechem. Tylko pycha, niepokora może być przyczyną powstawania takich dzieł. Lecz owi pyszni znajdują poklask i uznanie u wierzących. No cóż, wybaczam i proszę o wybaczenie. Sam Franz Kafka, który był jednym z wielkich, autentycznych głodomorów, nigdy nie potępiał ludzi normalnych, którzy się żenią, urządzają mieszkania, płodzą dzieci. Nie zapominajmy o tym, jaką sympatią darzył Kafka grubasów. Podziwiał ich żywotność, brzydził się swoim własnym ciałem, chudą powłoką. W nocy spałem bardzo źle. Przebudzony tęskniłem do światła dziennego, wierzyłem, że ono przyniesie jakieś rozwiązanie. Czytam Ein Bericht für eine Akademie. W trakcie pisania Głodomora przypomniały mi się próby teatralne Kafki. W jego jedynej sztuce wygasa powoli akcja, zanika, wreszcie ulega przerwaniu. Puls umierającego dramatu. Jakie dojście prowadzi do Głodomora? Którą bramą mam wejść do wnętrza? Wejście dla mnie. Muszę je sam stworzyć. Może wszystko jest otwarte, więc nie trzeba szukać specjalnego wejścia. Wyjścia. Jakiś odważny, niewinny, nieświadomy wejdzie tam lekkim krokiem, wszystko poprzestawia. Oczywiście. To doskonałość Kafki zamurowała wszystkie wejścia. W słuchowisku na podstawie sztuki Tadeusza Różewicza Odejście Głodomora wystąpili Włodzimierz Pres, Danuta Stenka, Agnieszka Wosińska, Joanna Jędryka, Joanna Sobieska, Anna Gornostaj, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kołbasiuk, Jan Prochyra, Zbigniew Konopka, Krzysztof Kumor, Witold Skaruch, Janusz Bukowski, Juliusz Berger oraz Ola Rojewska, Ania Skarżyńska, Jacek Wolszczak. Opracowanie tekstu i reżyseria Jana Warynici. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Muzyka
Marcina Błażewicza.